Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Wojciech Rzepa. Zapraszam do podróży drogami dobrej nowiny. Kochani, dzisiaj w Niedzielę Palmową odczytywana jest w naszych świątyniach męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Ponieważ jest to bardzo, bardzo obszerny tekst, zachęcam do prześledzenia go pod filmem umieszczony ten tekst, ewentualnie do odczytania go, ale nie odczytamy go tak jak codziennej Ewangelii, nie odczytamy go tego dużego fragmentu, ponieważ zajęłoby to kilkanaście minut. Myślę, że warto wsłuchać się w ten tekst na mszy świętej. Ja chciałbym na kanwie tego tekstu, który możecie, kochani, poznać i zachęcam, żeby to zrobić, przerwać film i poznać ten tekst, przeczytać go spokojnie, żebyście zasięli na kanwie tego tekstu zwrócić uwagę na młodzieńca ubranego w białą szatę, który idzie za Jezusem. Otóż tym młodzieńcem jest autor Ewangelii, sam święty Marek. Otóż Marek najprawdopodobniej, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, spał w nocy w ogrodzie oliwnym, w takim szałasie, owinięty tylko w prześcieradło, ponieważ było tam gorąco. Spał ze względu na to, że bardzo często okradano, dojrzewające ogrody oliwne były okradane przez złodziei. Zresztą ogród oliwny, w którym był Jezus, się modlił, to było takie miejsce, baza noclegowa dla ludzi ubogich, którzy przychodzili na święta Paschy do Jerozolimy. Cała ta scena pojmania Jezusa, szukania Jezusa w ogrodzie oliwnym, związana z tym, że właśnie w takim ogrodzie oliwnym ludzie ubodzy, których nie stać było na hotele, na gościńce, po prostu rozbijali, najczęściej wieszali kawałek szmaty gdzieś tam między kilkoma drzewkami oliwkowymi na sznurku i spali sobie pod takim tymczasowym namiotem. Obchodzili tam właśnie na pasy, chodzili tylko do świątyni i wracali na noc. I Marek tam po prostu jest, śpi, tak? Ale Marek, ewangelista, tak? Syn właścicielki ogrodu oliwnego, Marek ewangelista, tutaj symbolizuje kogoś więcej. Otóż ten młodzieniec, który idzie za Jezusem odziany prześcieradłem w gołym ciele, to jest człowiek, który przez sakrament Chrztu Świętego, iść za Jezusem, biała szata, tak, staje się uczestnikiem Jego drogi. Tak. Chcą Go chwycić, lecz On zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. Człowiek, który idzie za Panem Bogiem, człowiek, który chce spotkać Pana Jezusa, no musi przejść proces uczniostwa, czyli przejść proces uczenia się Pana Jezusa, doświadczenia nowego życia, tak? Nowego życia. Uciec nago w ciemność, to jest noc, uciec nago w ciemność, to jakby na nowo się narodzić, tak? Człowiek wychodzi z łona matki, z ciemności, wychodzi nagi, tak? I jest owijany w biały materiał. Tak się rodzimy, tak? Niech ta męka naszego Pana Jezusa Chrystusa stanie się dla nas zachętą do takich nowych narodzin, tak? Zrzuć z siebie wszystko, jak święty Franciszek z Asyżu, tak? Zrzuć z siebie wszystko, stań nago przed Panem Bogiem, by doświadczyć Jego łaski. Do tego wszystkich zachęcam dzisiaj i milczmy nad męką Pana Jezusa.